Ja w międzyczasie powitam jako przewodnicząca. Dzień dobry. Witam recenzentkę, znaczy referentkę, którą słyszę też na R i komentatorów, którzy ich widzę. Witam pana Piotra Laskowskiego, pana Michała Bilewicza. Dzień dobry. Dobry. Witam Franciszka Czecha i pana Przemysława. Dzień dobry. Dobrze, proszę państwa, to ja jeszcze raz witam w to popołudnie, ciemnawe, i chciałabym kilka zdań wprowadzenia powiedzieć, korzystając z przerwy, tak, z przerwy technicznej. W tym roku akademickim i zarazem i seminaryjnym zajmujemy się kwestiami, teoriami, badaniami empirycznymi w różnych stylach prowadzonych i oczywiście pojęciami, które budującymi podstawowe charakterystyki najważniejszych diagnoz i sposobu teoretyzowania o współczesności, powiem ostatnich kilkudziesięciu lat. I jakie to były cele? Po pierwsze, no to takie, żeby przedmiotem naszej specjalnej treski i uważności były koncepcje, kwestie, pojęcia, które są ważne i akademicko, i publicznie. To było pierwsze. Drugie, po prostu, że najczęściej robiliśmy to i będziemy, mam nadzieję, robić z punktu widzenia kwestii, teorii i pojęć uwrażliwiających na centralne dylematy współczesności. I przypominam, że na pierwszym spotkaniu tegorocznym profesor Rejkowski poświęcił swój referat problemom strukturalnym, funkcjonalnym demokracji i zwrócił uwagę na analizy w perspektywie autorytaryzmu z jednej strony, z drugiej strony populizm. Dzisiaj zajmujemy się tą samą, mam nadzieję, współczesnością, ale z punktu widzenia takiego i pojęcia uwrażliwiającego, i w ogóle koncepcji zwracających uwagę na te podstawowe charakterystyki z punktu widzenia tego, co się dzieje z i co się dzieje wokół koncepcji mowy nienawiści i granic tolerancji. I dzisiaj będzie referentem pani profesor Jakubowska Braniska, która od wielu lat i w sposób bardzo interesujący zajmuje się problematyką mowy nienawiści. Tak z punktu widzenia teorii, jak i z punktu widzenia badań empirycznych, więc dzisiaj będzie referentką. I komentatorami będą przedstawiciele różnych dyscyplin i różnych subdyscyplin w ramach socjologii, którzy no, zgodzili się brać w tym udział, no, uczestnicząc tak w trosce akademickiej, jak i w trosce w sferze publicznej o to, co się dzieje, jak definiujemy i jak właściwie radzimy sobie z mową nienawiści. No i teraz chciałabym panią profesor poprosić o wystąpienie. Czy już jest to możliwe? Pani Natalia, to ja bym prosiła, żeby pani wrzuciła tą prezentację. O, jest. Ale to ja udostępniłam. Aha, no dobra. I rozumiem, że ja już nie mogę przerzucać. Dziękuję. Dobrze, to w takim razie zaczynamy. Przepraszam za kłopoty techniczne. Znaczy nie wiem, dlaczego zawsze wrzucałam, a tym razem jakoś coś nie wychodziło. No ale trudno. Tak, po pierwsze bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam państwa wszystkich. To dla mnie zaszczyt, że mogę uczestniczyć w tych seminariach i podzielić się z państwem moimi refleksjami. No i tak, przepraszam, wiecie, trochę przepraszam, a trochę nie, ale ośmieliłam się zasugerować tematy do dyskusji z dwóch, mianowicie
powodów, no bo oczywiście możemy sobie opowiadać, prawda, o teorii mowy nienawiści i o tym, jak przedstawia się sytuacja prawna. Natomiast myślę, że jest to niesłychanie ważny temat i wymagający no, odpowiedzi na dwa niesłychanie trudne pytania. Pierwszym problemem będzie to, otóż ciągle toczy się dyskusja poświęcona temu, czy demokracja to właściwie powinna być demokracja liberalna, to powinna być pełna wolność słowa, czy też powinny być jakieś granice tej wolności. Opinie są podzielone. Dyskusja jest niesłychanie ważna, ponieważ w gruncie rzeczy odpowiedź na to pytanie będzie definiowała kształt współczesnej demokracji liberalnej, w której to kształt ciągle jest w jakimś ustaleniu. A drugi powód to tak, no myślę, że doszliśmy do sytuacji pewnego paradoksu, dlatego że termin mowa nienawiści, pojęcie mowy nienawiści wykorzystywane jest przynajmniej w moim mniemaniu, w celu sprzecznym z samym pojęciem tejże mowy nienawiści. Śledzę uważnie dyskusję od bardzo wielu lat i otóż z jaką mamy sytuacją do czynienia? No z taką mianowicie, że jak to się zdarza w dyskusjach szczególnie, ale nie tylko po obchodach święta 11 listopada, prawda, to jeżeli jedna osoba powie do drugiej, że no tutaj propagujesz, prawda, czy propaguje pan faszyzm, to od razu słyszymy odpowiedź, a że to jest mowa nienawiści i że nie można nikogo, nikogo wykluczać. W związku z powyższym pozwoliłam sobie zacząć moje wystąpienie od dwóch cytatów z książki Wiktora Klemperera, LTI notatnik filologa. No zapewne wszyscy wiemy, przypomnę tylko krótko, był Niemcem żydowskiego pochodzenia, profesorem, lingwistą, na skutek ustaw norymberskich pozbawionym wszelkich praw obywatelskich, przetrwał wojnę. Natomiast od początku lat 30. robił notatki dotyczące języka, dotyczące znaczeń słów. Dokładnie o to mu chodziło, czyli opisywał, w jaki sposób słowa się zmieniają. Natomiast ten cytat, który Państwo widzicie na ekranie, no właśnie przeczytam jednak. Republika Weimarska dawała wolność słowa i pisma w wymiarze po prostu samobójczym. Narodowi socjaliści otwarcie drwili, że atakując brutalnie w swoich książkach i gazetach wszelkimi środkami satyry i płomiennej filipiki państwo we wszystkich jego instytucjach i ideach przewodnich korzystają tylko z przyznanych sobie konstytucyjnie praw. Poproszę następny slajd. Otóż zdaniem Klemperera, to, że faszyzm zdobył tak wielką popularność, że mógł się tak szybko rozprzestrzenić, było właśnie efektem zbyt daleko posuniętej wolności słowa, zbyt wielkiego przyzwolenia na to, żeby wolność słowa oznaczała również no właśnie negowanie pewnego porządku demokratycznego. Klemperer był nie tylko filologiem, był również, no właściwie w pewnym momencie wszedł w socjolingwistykę. Tutaj, no właśnie, napisał język nie tylko składa słowa i myśli za mnie, kieruje również moim uczuciem, steruje całą moją duchową istotą, tym bardziej im bardziej bezrefleksyjnie i nieświadomie mu się poddaje. A jeżeli ten ukształcony język został utworzony z elementów trujących, albo jeśli zrobiono z niego nosiciela trucizny i tak dalej, i tak dalej. Ta myśl Klemperera właściwie wchodzi w całą teorię, późniejszą już teorię socjolingwistyki, teorię socjologii wiedzy. No właśnie, te teorie mówią, że no język jest definicją rzeczywistości,
słowa definiują rzeczywistość i opowiadają o rzeczywistości, a tym samym prawda, tworzą pewne obrazy tej rzeczywistości, które później stają się naszą wiedzą, a tym samym kierują naszymi działaniami. Poproszę dalej. Otóż jest tak, że niezależnie od tego, że ten termin mowa nienawiści, tutaj Państwo widzicie definicję z Wikipedii, że jest to używanie języka w celu znieważenia, pomówienia lub rozbudzenia nienawiści wobec pewnej osoby, grupy lub innego wskazanego przez mówcę podmiotu, narzędzie rozpowszechniania społecznych uprzedzeń, dyskryminacji z uwagi na rozmaite cechy. Poproszę następny slajd. Natomiast niezależnie od tego, że ten termin mowa nienawiści właściwie jest na ustach prawie wszystkich polityków i komentatorów życia społecznego, nie jest jasno określona jego definicja czyli pole semantyczne tego terminu, mówiąc innym językiem. W związku z tym terminem tym posługują się używając go w różnych celach i używając go w różnych znaczeniach. Poproszę dalej. W związku z tym, że ze zdefiniowaniem terminu, a w związku z tym pojęcia mowy nienawiści były tak wielkie kłopoty i od tego jakby zależy decyzja o postawieniu bądź nie granic wolności słowa. No pewien krok w tym kierunku zrobili Timothy Ash i jego współpracownica Susan Benesz. Otóż tak, Ash, który jest w gruncie rzeczy zwolennikiem, zresztą napisał znakomitą książkę na ten temat, w gruncie rzeczy jest zwolennikiem prawie nieograniczonej wolności słowa. No jednak pisze, że nie ma wątpliwości w takich sytuacjach ekstremalnych, gdy słowa podburzają do przemocy, na przykład gdy radio w Rwandzie zachęcało gangi morderców Hutu do zabicia setek tysięcy Tutsi, prawda, poprzez nawoływanie do finalnego rozstrzygnięcia i do eksterminacji karaluchów. No i jak pisze, nawet zwolennicy pierwszej poprawki do Konstytucji Amerykańskiej są na ogół skłonni przyznać, że takie działanie powinno być zabronione, ponieważ przemoc była zamierzona i bezpośrednio zagrażająca. Poproszę następny slajd. Benesz zdefiniowała pojęcie niebezpiecznej mowy jako bezpośrednie wezwanie do przemocy wobec dających się zidentyfikować osób. I zarówno zdaniem Benesz jak Asza, tak właśnie zdefiniowana niebezpieczna mowa powinna być ścigana i karana. Natomiast nieprecyzyjnie zdefiniowana mowa nienawiści musi być potępiana moralnie, ale już nieprawnie. Benesz wymienia 5 czynników definiujących i konstytujących niebezpieczną mowę. Czyli tak, mówca, publiczność, sama przekazu, społeczny i historyczny kontekst, sposób rozprzestrzeniania przekazu. Proszę dalej. Ich zdaniem, Asza i Benesz, przekaz jest tym bardziej niebezpieczny, im większy wpływ na publiczność ma mówca, im większym jest otoczony kultem, im bardziej przekaz jest jasno zrozumiany jako nawoływanie do przemocy, im bardziej społeczny i historyczny kontekst sprzyja przemocy z wielu powodów, włączając w to brak rozwiązań sytuacji odczuwanych jako dyskomfortowe, czy też poprzednie epizody przemocy. Taki sposób rozpowszechniania, który ma największy wpływ na odbiorców, na przykład poprzez jedyne albo główne źródło informacji. Proszę dalej. Ta propozycja Benesz i Asza jest niewątpliwie użyteczna, gdybyśmy chcieli ją wykorzystać jako wskazówkę, od którego momentu to, co nazywamy mową nienawiści, powinno być karane. Punktem wyjścia do zbudowania definicji
mowy nienawiści jest moim zdaniem definicja etnocentrycznej ideologii, którą to definicję zaproponował Teodor Adorno wtedy, kiedy analizował ideologię faszystowską. Mianowicie powiedział, że ideologia etnocentryczna, a tym samym etnocentryczny przekaz, ma trzy podstawowe cechy. Po pierwsze, akcentujesz w ideologii rolę taką statyczną, sztywną stratyfikację, czyli to rozróżnienie może być prowadzone oczywiście na podstawie różnych kryteriów, rasa, wiek, tożsamość narodowa, wyznanie, poglądy polityczne, także nie ma tutaj równości, jest sztywna stratyfikacja, proszę dalej. Po drugie, gloryfikowanie grupy własnej, przypisywanie jej cech pozytywnych, no my jesteśmy tą najlepszą grupą. I po trzecie, właśnie z tego powodu, że my jesteśmy tą najlepszą grupą, mamy prawo narzucać własne zdanie innym, rządzić innymi, czyli powinniśmy szerzyć prawdę, nawracać innych. No i to jest taka typowa ideologia dla ruchów typu faszystowskie, szowinistyczne, religijny fundamentalizm. Czyli to jest taka ideologia, która nie uznaje w żaden sposób idei równości. Problemowi mowy nienawiści poświęcono bardzo wiele opracowań. Ja zapraszałam pani profesor Kurczewska, również profesora Głowińskiego na to spotkanie. Niestety nie mógł w naszym spotkaniu uczestniczyć. Głowiński napisał na temat mowy nienawiści i roli języka w totalitaryzmie. To kilka książek, natomiast myślę, że tak naprawdę to on zanalizował taki że on stworzył taką matrycę języka nienawiści. W tekście opisano, w tekście zawsze to samo, który to tekst był zainspirowany książką Sergiusza Kowalskiego i Magdy Tuli Zamiast procesu. No i tak, jako pierwszą i podstawową cechę mowy nienawiści wymienia taki dychotomiczny, manichejski podział na my i wy. Co znaczy manichejski podział? Manichejski podział to jest o wiele więcej niż dualizm. Pojęcie manicheizmu ma swoje źródła w teorii religii, czyli to jest taki bezwzględny podział na dobro i zło. Czyli, a między tym dobrem i złem nie ma już żadnej przestrzeni do wypełnienia. Czyli my jesteśmy dobrzy, wspaniali, prawda, szlachetni, a wszyscy ci, którzy wpadają z różnych powodów, wedle różnych kryteriów w kategorię oni, są po stronie zła i ciemności. No i cała rzecz, która ma miejsce dalej, toczy się w efekcie tego właśnie założenia. Poproszę następny slajd. Drugą cechą typową dla tych nienawistnych narracji, zdaniem Głowińskiego, jest spiskowe widzenie świata, czyli ci, którzy są po drugiej stronie, to mało tego, że są źli i reprezentują samo zło, prawda, to jeszcze tak zła aktywnie szerzą, dążąc spiskując przeciwko tej stronie świętości i dobra. Trzecią cechą tych nienawistnych narracji są uogólnienia. Świat jest konsekwentnie bezprzedmiotowy, są same generalizacje, generalizacją jesteśmy my, generalizacją są również oni. Zresztą wielu u Hannah Arendt też znajdziemy tego typu odniesienia. Proszę bardzo, kolejny slajd. Czwartą cechą tak skonstruowanych opowieści o świecie jest selektywny stosunek do historii, czyli traktuje się wydarzenia historyczne jako specjalne tworzywo, które jest takim rezerwuarem przykładów, prawda? My jesteśmy oczywiście dobrze, wspaniali i w naszej historii nie było żadnych momentów, które by zasługiwały na jakiekolwiek potępienie, no w przeciwieństwie do historii naszych, tych, których wsadziliśmy do, mówiąc kolokwialnie, do
kategorii oni. No i właśnie, ostatnia z tych cech narracji nienawiści, którą wymienia Głowiński, to jest taka właściwość, że ci, którzy należą do grupy my, uważają siebie za wyznawców jednoznacznych i ogólnie obowiązujących zasad moralnych. I w związku i takie założenie pociąga za sobą daleko idące konsekwencje, takie mianowicie, że ponieważ my walczymy jako ci przedstawiciele ładu moralnego ze złem, w związku z tym wszelkie nasze czyny są usprawiedliwione, no bo przecież w walce ze złem można stosować wszelkie środki. Czyli można by powiedzieć, że wszelkie nasze działania w walce ze złem, prawda, wyjęte są poza obszar refleksji moralnej, no bo tego wymaga walka ze złem. Proszę następny slajd. Ja poczyniłam pewną próbę zdefiniowania, czym jest mowa nienawiści, mniej lub bardziej udaną, pewnie mniej, jak się zwykle ostatecznie okazuje. No tak, ale po pierwsze wyodrębniłabym tak zwany hejt. No bo często spotykamy w dyskusji publicznej, nie powiem w dyskursie, tylko właśnie w dyskusji publicznej, o jeżeli ktoś użyje jakiegoś nieparlamentarnego słowa, prawda, to wtedy mówi się, że to jest mowa nienawiści. No może jest właśnie, tylko to też sens jak zwykle zależy od kontekstu. Też no możemy spotkać się z takimi reakcjami, jak słuchamy dyskusji między politykami na przykład, a tam ktoś o kimś powie, że jest idiotą, prawda, i od razu, a to tam mowa nienawiści, mamy z nią do czynienia. Pytanie, czy mamy, no nie wiem, może mamy, a może nie, a może jest to po prostu hejt. Ze znacznie poważniejszą kwestią mamy do czynienia wtedy, kiedy obraźliwie zwracamy się do kogoś przy pomocy słów określających przynależność do grupy mniej lub bardziej dyskryminowanej. No i tutaj podałam te przykłady, prawda, które niechętnie używamy tych słów, więc ich nie przeczytam. No właśnie, dlaczego to już jest taka groźna sytuacja? Dlatego, że to powiedzenie o kimś czy do kogoś, no tutaj powiem już ty Żydzie, prawda, no to jest pewna klasyfikacja. To jest zaliczenie do pewnej grupy, no czyli właśnie, jeżeli jesteśmy w tym na poziomie tych uogólnień, to już wkładamy przy pomocy słowa, definiujemy kogoś jako należącego do pewnej kategorii dyskryminowanej, co jest niewątpliwie z wielkim prawdopodobieństwem może pociągnąć za sobą dalsze konsekwencje. Ja tutaj przytoczę opowieść profesora Głowińskiego, którą opowiedział mi, prawda, a jak to jest z tą klasyfikacją, ale później opisał to w jednym z tekstów, więc mogę spokojnie przytoczyć. On tam sobie szedł z kolegą przez ogród saski i podszedł jakiś człowiek, który poprosił o jakąś kwotę drobną. Głowiński tam dał jakąś sumę, kolega nie, na co tenże proszący powiedział do profesora Głowińskiego, z pana to taki prawdziwy Polak, prawda, a do kolegi, a z pana to taki Żyd. No i Głowiński tutaj ze chichotem powiedział, że było dokładnie odwrotnie. No ale tutaj mamy właśnie, no, to jest taki doskonały przykład na to, w jaki sposób używane są te słowa definicje. Proszę następny slajd. Trzeci poziom mowy nienawiści, wedle mnie w każdym razie, to jest ta niebezpieczna mowa, czyli to nawoływanie do przemocy, i do zbrodni. To już jest to takie bezpośrednie, zupełnie. Tym niemniej, niezależnie od tego, wedle mnie to najbardziej niebezpieczną mową nienawiści jest kreowanie pewnego określonego obrazu świata. Takiego obrazu świata, który opiera się
no właśnie, w którym jest ten manichejski podział na my i oni, i w którym jest określenie, kto należy do grupy my, a kto należy do grupy oni, dlatego że tego typu opowieść o świecie, taka dogmatyczna opowieść o świecie, no tak jakby powiedział Klemperer, pewnie sączy się w wiedzę ludzi o świecie i przyjmują ten świat jako, no tak jak to pisze w swoim dzienniku LTI notatnik filologa, taka opowieść tego typu staje się wiedzą ludzi o świecie, staje się czymś, no świat jest oczywisty, on właśnie tak wygląda. No tutaj w tej opowieści o świecie jest powiedziane, że zło należy niszczyć wszelkimi sposobami. No właśnie, i tutaj wytłuściłam, reprezentujący grupę oni są wykluczeni z obszaru obowiązywania norm moralnych. Czyli ci, którzy są już wskazani jako ta gorsza kategoria, a to już tutaj, prawda, nie musimy troszczyć się o nich, już nie obowiązuje ta norma, nie zabija i nawet często, no bo, prawda, bo nie ma takiej potrzeby. Ja napisałam o tym dużo, tutaj przypominam taką książkę, w której przedstawiłam wyniki długoletnich badań, o których zresztą to badaniach opowiadałam Państwu przy okazji mojego poprzedniego wystąpienia, przy okazji seminarium pani profesor Kurczewskiej. No tak, okazuje się, proszę następny slajd. Badania prowadzę od 1996 roku i myślę, że taką podstawową wartością tych badań jest chyba to, że je prowadzę systematycznie i możemy śledzić zmiany. Otóż do 2018 roku ponad 60% respondentów tkwiło w takim dogmatycznym biało-czarnym paradygmacie. To jest taki paradygmat, który mówi, że moja prawda jest jedyną prawdą przez duże P, prawda, jakikolwiek kompromis z myślącymi inaczej, czy też kompromis polityczny jest zdradą własnych pozycji. To jest tego typu paradygmat, który jakby, znaczy tego typu paradygmat mentalny, chciałoby się powiedzieć. On właściwie implikuje posługiwanie się mową nienawiści, a przynajmniej sprzyjanie tej mowie nienawiści, bo ci wszyscy inni postrzegani są jako ludzie, którzy stoją po stronie, no nie wiem, błędu albo wręcz zła, prawda? Coś się zmieniło, ja o tym opowiadałam, więc tylko jedno zdanie w ciągu ostatniego roku, znaczy no nie ostatniego, wtedy ostatniego, prawda? Ale w 2020 roku raptem o 17% spadła częstość deklaracji pytań wskaźnikowych dla dogmatyzmu i zupełnie nie wiadomo, dlaczego tak się stało. Możemy tutaj snuć jakieś przypuszczenia. W każdym razie, no być może jak ma to jakiś związek z sytuacją polityczną, która nas otacza od kilku lat. Proszę następny slajd. Tutaj, no cóż, trzeba powiedzieć, że te etnocentryczne narracje, no trzeba zdać sobie sprawę z tego, że te etnocentryczne narracje są bardzo satysfakcjonujące dla licznej grupy ludzi, szczególnie dla tych ludzi, którzy mają, no tak jak mówią psychologowie polityki, wysokie poczucie lęku, duże poczucie niepewności. Dlaczego są atrakcyjne? A no właśnie dlatego, że pozwalają wygenerować przynależność do takiej grupy, która jest tą grupą najlepszą i zbudować własną tożsamość na poczuciu wyższości wobec innych, wobec obcych. To jest taka tak zwana tożsamość zbiorowa,
na ten temat też już jest bogata literatura. W każdym razie no chyba należy sobie jednak powiedzieć wprost, że to propozycja liberalnej demokracji, prawda, u podstaw której leżą prawa człowieka, gdzie jest powiedziane, że no wszyscy ludzie są sobie równi w godności, prawach i wolnościach, to nie jest atrakcyjna dla ludzi, którzy po pierwsze tkwią w biało-czarnym paradygmacie, a po drugie są na tyle słabi, że nie są w stanie zbudować sobie własnej tożsamości poza jakąś silną grupą. I myślę, że to jest bardzo, znaczący problem i w naszym społeczeństwie, ale pewnie nie tylko w naszym. Proszę następny slajd. No właśnie, przypomnę, zapewne wszyscy wiemy, Gordon Allport, psycholog, ale też kulturoznawca, czy właściwie w swoich książkach wchodzi również rozważania o charakterze socjolingwistycznych, jak zaproponował taką piramidę nienawiści składającą się z 5 poziomów dyskryminacji, czyli najpierw mowa nienawiści, potem to prowadzi do unikania, dalej do dyskryminacji, potem do ataków fizycznych, no a ostatecznie do eksterminacji. Tak to się zdaniem Allporta i zapewne niestety ma wiele racji, toczy. Proszę następny slajd. No tak, z pojęciem mowy nienawiści związane jest pojęcie hate crime, czyli zbrodnia nienawiści. To jest akt przemocy fizycznej, który jest spowodowany aktem przemocy werbalnej. No oczywiście zawsze będziemy toczyli dyskusję na temat tego, prawda, czy był bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między jakimś przekazem, czy to medialnym, czy też niekoniecznie medialnym, a danym czynem. O tego typu dyskusje toczą się na okoliczność zabójstwa prezydenta Adamowicza. Dla niektórych to jest oczywiste, że taki związek istnieje. Dla przeciwników tego typu opinii oczywiste nie jest, a wręcz mówią, że na pewno tak nie jest. A tym niemniej wydaje się, że definicja jest jasna. Proszę następny slajd. W związku z tym, jak wygląda sytuacja prawna związana z problemem mowy nienawiści? No, prawo praw człowieka w tym szerokim rozumieniu, ja mam na myśli to podstawowe dokumenty, czyli Powszechną Deklarację Praw Człowieka, Europejska Konwencja Praw Człowieka oraz Karta Praw Podstawowych, nie wprowadzają w gruncie rzeczy terminu mowa nienawiści. Tym niemniej cała wykładnia tych aktów prawnych oparta jest na milowskim kanonie liberalnej zasadzie głoszącej, że wolność jednostki nie może oznaczać szkody dla innych jednostek, nie może zagrażać prawom i wolnościom innych ludzi. Proszę następny slajd. No właśnie, artykuł 29 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, od którego ja w ogóle ucząc praw człowieka zaczynam wykład na temat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Mówi, że każda jednostka ma obowiązki wobec wspólnoty, bo tylko w niej możliwy jest swobodny i pełny rozwój jej osobowości. Czyli tutaj mamy, no i w ustępie drugim mamy, prawda, właściwie milowską zasadę przełożoną na język prawa. Proszę dalej. To samo jest, w gruncie rzeczy ta sama idea jest w artykule 17 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, gdzie jest powiedziane, że żadne z postanowień niniejszej konwencji nie może być interpretowane jako przyznające jakiemukolwiek państwu, grupie lub osobie prawa do podjęcia działań, dokonania czynu zmierzającego do zniweczenia jakichkolwiek praw i wolności zawartych w niniejszej konwencji. A więc, no właśnie, ta wolność jest ograniczona, nadużycie wolności
Nadużycie wolności jednostki nie może oznaczać szkody dla innych jednostek. I tutaj, no właśnie, w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dla artykułów od 8 do 11, artykuł 8, prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, 9, wolność myśli, sumienia i wyznania, 10, wyrażania opinii, 11, wolność stowarzyszania się i zgromadzania. No i Trybunał w każdym orzeczeniu swojego czasu przeanalizowałam te orzeczenia z 10 lat, mi trzeba znaleźć punkt równowagi między prawami i wolnościami poszczególnych podmiotów tychże praw i wolności. Proszę dalej. No i tak, wykładni Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wymienionych jest 5 ograniczeń tychże praw i wolności, o których mówiłam. To jest bezpieczeństwo państwowe, publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochrona porządku, zapobieganie przestępstwom, ochrona zdrowia i moralności, ochrona praw i wolności innych osób. W szerokim tego słowa znaczeniu, ale uwaga, proszę, przechodzimy do artykułu 10, który mówi o wolności wypowiedzi. Tam jest tych ograniczeń o 4 więcej, jak Państwo widzicie, z uwagi na to, że zgodnie z wykładnią Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu nadużycie wolności słowa traktowane jest jako szczególnie niebezpieczne dla naruszenia pozostałych praw i wolności zawartych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. A przede wszystkim we wszystkich orzeczeniach czytamy, prawda, że głoszenie treści nietolerancji nie może korzystać z ochrony artykułu 10. Karta Praw Podstawowych w omawianym zakresie przyjmuje wykładnię Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Proszę dalej. Jak to wygląda w polskim prawie? Na artykuł 13 zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitaryzmu, metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program zakłada i dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową. Proszę dalej. W kodeksie karnym mamy 3 artykuły, które traktują, dotyczą bezpośrednio szerzenia nienawiści. Artykuł 119. Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności i tak dalej, i tak dalej. Paragraf 2 tej samej karze podlega, kto publicznie nawołuje do popełnienia przestępstwa określonego w paragrafie 1. Nie jest tutaj wymienione kryterium LGBT, już powiem hasłowo w skrócie, czyli orientacji seksualnej. Proszę następny slajd. Artykuł 256. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic. Znowuż mamy wymienione te same kryteria, które były wymienione w 196 artykule. Podlega karze ograniczenia wolności. No właśnie, ja już po prostu w komentarzu do kodeksu karnego faszyzm definiowany jest jako skrajnie nacjonalistyczny, antydemokratyczny, antyliberalny kierunek polityczny zmierzający do stworzenia państwa totalitarnego. Rozumiem, że problem definicji faszyzmu pozostaje problemem otwartym w momencie, kiedy jesteśmy na gruncie prawa. No i artykuł 257. Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności. Znowuż mamy te same kryteria wymienione: przynależność etniczna, narodowa, rasowa, wyznaniowa lub bezwyznaniowość.
podlega karze ograniczenia wolności dla trzech. W komentarzu do kodeksu karnego pojęcie znieważenie jest objaśniane jako okazanie pogardy, która wyraża bardziej negatywne emocje w stosunku do osoby niż tylko lekceważenie. Oczywiście rzecz jest znowuż w interpretacji. Proszę dalej. No i to jest to jest ostatni slajd. No, to moje główne pytanie jest takie, czy tolerancja wobec nietolerancji jest tolerancją, czy też popieraniem nietolerancji? Dlatego, że ci, którzy głoszą treści nietolerancji, my sprzeciwiamy się przeciwko temu, mówią, że jesteśmy nietolerancyjni, że uprawiamy mowę nienawiści. Jeszcze wrócę do tych pierwszych problemów. Czyli właściwie to ja chyba pozostanę przy tym problemie. Ostatni slajd, proszę, jednak ten Marian, cytat, prawda, z Mariana Turskiego, 11, nie bądź obojętny. Tolerancja wobec nietolerancji jest przyzwoleniem na nietolerancję. To dziękuję bardzo, bo te podstawowe pytania, ja podzielę się z Państwem jeszcze jedną refleksją, jednym wspomnieniem również. Ja sama mam z odpowiedzią na te pytania problem i wcale nie jest tak, że odpowiedzi na te problemy, które postawiłam, mam gotowe. Otóż tak, wedle prawa międzynarodowego, ale również międzynarodowego prawa praw człowieka, ale również wedle polskiego prawa krajowego, ale również innych systemów prawnych w państwach współczesnych demokracji liberalnych, jednak jest powiedziane, prawda, że ta mowa nienawiści od pewnego poziomu powinna być zagrożona. Rzecz jest zawsze w tym, jak zwykle, prawda, w konkretnych decyzjach, od którego momentu można powiedzieć, że mamy do czynienia z mową nienawiści. Ja pamiętam, jak ten drugi atak na Charlie Hebdo, to było 5 lat temu w 2015 roku, pierwszy był 10 lat wcześniej w 2005 roku, prawda, był atak na redakcję, były ofiary śmiertelne. Przyjmujemy, że bezpośrednią przyczyną ataku terrorystycznego było to, że dziennik publikował karykatury Mahometa. Później był marsz wielki, prawda, w którym uczestniczyli najważniejsi politycy Unii Europejskiej. Był taki wielki baner niesiony, prawda, że w obronie wolności słowa. Ja nie umiem podjąć jednoznacznej decyzji, czy publikując karykatury gołego Mahometa, czy to była mowa nienawiści, czy nie. Natomiast nie ulega wątpliwości, że przez wyznawców islamu było to odebrane jako mowa nienawiści. Więc myślę, że to jest ten doskonały przykład niejednoznaczności wyznaczania kryteriów, od kiedy można mówić o mowie nienawiści, a do kiedy nie. Tym niemniej skutki mogą być rzeczywiście bardzo dramatyczne. Dziękuję za uwagę. Przepraszam za kłopoty techniczne. Dziękuję bardzo i ja przepraszam za kłopoty techniczne. Organizatorzy powinni pomóc, ale mam nadzieję, że wszystko było w porządku. Bardzo, bardzo pani profesor dziękuję. Myślę, że pozwolę sobie powiedzieć, że myślę, że jest to dobry punkt wyjścia dla wypowiedzi komentatorów i na dyskusję,
bo wydaje mi się, że sprawa przekładów kategorii prawnych, kategorii filozoficznych na język innych kategorii i na inne języki innych dyscyplin jest niezmiernie ważny i sprawa przekładu na język czy na języki debat publicznych, które są debatami publicznymi. Bardzo dziękuję, bardzo proszę komentatorów o wypowiedzi. Zacznę. Poproszę pana profesora Bilewicza o wypowiedź. Dziękuję za zaproszenie. Nie wiem, czy tak dobrze zrozumiałem, jakie są główne argumenty, z którymi powinniśmy dzisiaj dyskutować. Zakładam, że celem tej dyskusji powinien być namysł nad tym, jaka jest definicja mowy nienawiści i czy takie definicje w ogóle są nam potrzebne. Ja myślę, że problem z mową nienawiści głównie jest taki, że pojęcie to potocznie jest wykorzystywane w sposób całkowicie niezgodny z tym, jakie definicje prawne tego zjawiska istnieją. I ta definicja powszechnie dosyć przyjmowana Rady Europy, ona wskazuje na bardzo specyficzną sytuację języka nienawiści, że mowa nienawiści jest to język, który wynika z nienawiści wobec konkretnych grup mniejszościowych wyróżnionych ze względu na ich przynależność religijną, etniczną, homoseksualność i tak dalej. Dlaczego myślę, że to jest ważna definicja i ważne, byśmy faktycznie stosowali tę definicję, posługiwali się nią raczej niż odnosili się do różnych potocznych użyć tego słowa. Otóż mowa nienawiści różni się od hejtu jako języka, jako po prostu agresji werbalnej w internecie, tym, że uderza w grupy, które skądinąd są przedmiotem dyskryminacji w danym społeczeństwie. Widzimy to efekty tego i to jest coś, co też dla mnie zawsze było najważniejsze w kategoryzowaniu danej wypowiedzi jako mowy nienawiści. No jest to ta wypowiedź, którą grupy mniejszościowe, które są dyskryminowane, traktują faktycznie jako uderzającą w wizerunek tej grupy, w jej godność, w jej dobre imię. I widzimy w wielu badaniach, które prowadzone są w różnych miejscach na świecie, ale również takie badania prowadziliśmy w Polsce, że kontakt z mową nienawiści, bycie narażonym, bycie ofiarą mowy nienawiści u grup mniejszościowych powoduje faktyczne, poważne konsekwencje psychologiczne. Widzieliśmy, że osoby, które częściej stykają się z mową nienawiści, mają wyższe poziomy depresji, częściej pojawiają się u nich zaburzenia z zespołu stresu pourazowego. Ten związek jest dosyć bezpośredni, ma miejsce w tym wypadku taki mechanizm retraumatyzacji, tak, przywołania myśli o tym, że tu nas nie chcą, jesteśmy tutaj niemile widziani. I podobne efekty nie pojawiają się wtedy, kiedy z mową nienawiści konfrontujemy osoby należące do grup większościowych. Nawet wtedy, kiedy są one również obrażane ze względu na swoje wyznanie, ze względu na swoją tożsamość. Nie pojawia się wtedy wyższy poziom, nie pojawiają się wtedy pogorszenia nastroju, depresja, zaburzenia stresu pourazowego. Dlaczego? Ponieważ status większościowy daje ochronę, tak? Znaczy nie ma tutaj tego przywołania innych doświadczeń dyskryminacji, których dana osoba wcześniej doświadczała. I teraz chciałbym się jeszcze odnieść do paru konkretnych punktów tego wystąpienia pani profesor. No, pytanie o manicheizm czy o dogmatyzm, to jest w ogóle dosyć interesujące pewnie i bardzo chciałbym docenić fakt, że oparła pani profesor tutaj swoje wystąpienie na wielokrotnie powtarzanych wynikach badań dotyczących dogmatyzmu w Polsce. Nie wiem, czy z jednego pomiaru z 2020 roku można faktycznie wnioskować o tym, jakoby dogmatyzm w Polsce zanikał, bo bardzo często jest tak, że wtedy, kiedy prowadzimy badania, w których mamy jakiś jeden odstający pomiar, to możliwe, że jakieś zdarzenie miało miejsce na przykład na tydzień przed tym pomiarem i ono powoduje bardzo silne przesunięcie postaw. To na przykład widzieliśmy w badaniach profesora Krzemińskiego dotyczących antysemityzmu, że tam mieliśmy
prawda, znaczy można mówić o spadku poziomu antysemityzmu między rokiem 2002 a 2012, ale to tak naprawdę wynika z tego, że pomiar 2002 był zrobiony w bezpośrednim następstwie debaty wokół książki Grossa, tak, Sąsiedzi. I to powoduje, że w takich porównaniach, wtedy kiedy właśnie mamy jeden odstający pomiar, to może wynikać nie z powodu zmiany jakiegoś zjawiska w populacji, tylko z powodu tego, że przed tym pomiarem mogło mieć miejsce jakieś wydarzenie. Gdyby taki w kolejnych pomiarach faktycznie ten poziom dogmatyzmu był mniejszy, to można by mówić faktycznie o jakimś procesie, którego na przynajmniej na takim poziomie potocznym czy zdroworozsądkowym, obserwując polski dyskurs publiczny, nie dostrzegam. No i teraz pytanie, czy dogmatyzm możemy utożsamiać faktycznie z mową nienawiści? Czy nie jest aby tak, że pewien poziom właśnie takiego dogmatycznego myślenia jest niezbędny, żeby móc się skutecznie konfrontować z mową nienawiści? Otóż jeżeli przyjmiemy dogmatyzm tak zwaną kiczem, prawda, że mamy tutaj tą opozycję między dogmatyzmem a takim umysłem otwartym na perspektywy innych osób, to w tym wypadku właśnie tego typu podejście, bardzo otwarte, bardzo empatyzujące i jednocześnie no to, co też Tetlock nazywał, tak, znaczy takim myśleniem właśnie bardziej integratywnym, gdzie gotowi jesteśmy przyjąć, że ludzie wychodzący z zupełnie innych założeń, z innych postaw mają takie same racje, znaczy tak samo uzasadnione racje jak nasze, no to de facto uniemożliwia skuteczną konfrontację z mową nienawiści, czy w ogóle z myśleniem faszystowskim, tak, jeżeli, bo tak naprawdę mowa nienawiści często jest jego przejawem. Dlatego też wracając właśnie do tej piramidy Allporta, czy skali Allporta, właściwie nawet teraz odświeżyłem tutaj tą książkę z 1954 roku o naturze uprzedzeń, on w ogóle się nie posługiwał tam pojęciem mowy nienawiści, to pojęcie jeszcze wtedy nie było używane, on mówił wtedy o antylokucjach i te antylokucje dla niego to jest ciekawe, bo on włączał do niego nie tylko to, co my byśmy nazwali mową nienawiści, ale również wszelkie wyłączanie językowe grup mniejszościowych, czyli tak naprawdę podejrzewam, że większość wypowiedzi obecnego obozu władzy w Polsce na temat mniejszości, na temat kobiet byłyby traktowane przez Allporta jako antylokucje, dowcipy etniczne są traktowane jako antylokucje. I to jest mniej więcej zgodne z tym, co widzimy w badaniach, że na przykład narażenie na dowcipy etniczne również ma dosyć potężne, negatywne konsekwencje dla grup mniejszościowych. Stąd to prawda, pytanie o to, jak kategoryzować mowę nienawiści jest istotne. Na szczęście w polskim prawie przez właśnie artykuł 257 Kodeksu Karnego, no wydaje mi się, że to jest dobry punkt wyjścia, aczkolwiek oczywiście o tyle słaby, że nie uwzględnia kwestii homonegatywności, czyli uprzedzeń wobec osób nieheteronormatywnych. No tutaj, tu jest to wyraźną słabością tego zapisu, natomiast gdyby uwzględnić ten element, to myślę, że to byłaby jakaś pewnie już dobra podstawa prawna do kategoryzacji mowy nienawiści w polskich warunkach. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pozwolisz, Michale, że przeczytam cytat, to znaczy z rekomendacji Rady Europy od 1997 roku. Termin mowa nienawiści powinien być rozumiany jako obejmujący wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, podburzają, propagują czy usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści bazujące na nietolerancji, w tym nietolerancję wyrażającą się w agresywnym nacjonalizmie i etnocentryzmie, dyskryminację i wrogość wobec mniejszości, migrantów i ludzi o imigranckim pochodzeniu. Koniec cytatu. Bardzo dziękuję, Michale, pan profesor Bilewiczowi i teraz bardzo proszę profesora Czecha o wypowiedź. Dziękuję bardzo. Ja może zacząłbym od takiego metapoziomu troszeczkę, mianowicie nawiązując do tego, co na początku zostało powiedziane, że w ramach seminarium profesor Kurczewskiej zajmujemy się pojęciami uwrażliwiającymi na centralne problemy współczesności. No, tak sobie właśnie pomyślałem, że to rzeczywiście jest jeden z takich klucz do zrozumienia dzisiejszych czasów, że można powiedzieć wręcz w pewnym momencie nastąpiło pewne takie zerwanie i mamy do czynienia z nową epoką, bo nie jest to przypadek, że akurat w tym okresie
pojawiło się i spopularyzowało się pojęcie, o którym tutaj dzisiaj rozmawialiśmy, pojęcie mowy nienawiści. I tutaj też widzę pewną taką analogię, że na poziomie gospodarczym przez jakiś czas, czy na poziomie w ogóle w demokracji, funkcjonowanie demokracji przez długi czas było takie założenie racjonalności jednostki, polegające na tym, że sama demokracja wystarczy, że te racjonalne poglądy, najlepsze dla danej wspólnoty się obronią w trakcie wymiany argumentów i wybrane zostanie najlepsza możliwość. Teraz już nie jesteśmy co do tego tacy pewni i patrzymy troszeczkę z podejrzliwością, musimy pomagać demokracji, czy musimy, wszyscy się chyba zgadzają, że takie bardzo liberalne podejście też już się nie broni. Wszyscy wiedzą, że gdzieś ta interwencja w gospodarkę jest potrzebna. Szukamy trzeciej drogi. Wydaje mi się, że tutaj mamy do czynienia z poszukiwaniem trzeciej drogi na poziomie właśnie między wolnością słowa, a z drugiej strony ochroną pewnych grup, jak to zostało powiedziane, być może wskazanych bardzo precyzyjnie, które na taką obronę poprzez takie pojęcia chociażby, czy całe konstrukty prawne, jak mowa nienawiści, zasługują. Warto powiedzieć, że to pęknięcie nie jest takie przygodne. Ono będzie, czy ta nowa sytuacja, w którym pewną funkcję specjalną właśnie odgrywa pojęcie mowy nienawiści, to ono jest częścią naszych czasów z ich właśnie polaryzacją polityczną i kulturową znacznie głębszą, z mediami społecznościowymi, prawda, gdzie tutaj, jeżeli sobie przypomnimy, całkiem niedawno jedna z byłych pracowniczek Facebooka, która odeszła z pracy, Francis Hagen, powiedziała, że tam pewne wypowiedzi, które można powiedzieć są negatywnymi wypowiedziami w stosunku do innych grup, są specjalnie promowane, ponieważ te formy wypowiedzi bardziej angażują i przez to częściej sięgamy do naszej bańki w mediach społecznościowych na przykład. Tak więc to jest pewien problem, z którym współcześnie musimy się mierzyć. I dziękując pani profesor bardzo za dzisiejsze wystąpienie, powiedziałbym tak, że bardzo doceniam właśnie przegląd, wskazanie pewnych problemów. To jest symptomatyczne, że wystąpienie skończyło się pewnym pytaniem, problemem. Natomiast tak się zastanawiałem, czy byłaby pani gotowa postawić jakąś tezę, czy to normatywną, co należy zrobić, czy może jakieś wnioski częściowe, prawda, na podstawie swoich obserwacji, oprócz tego omówienia mniej lub bardziej szeroko znanych informacji. Ja tutaj, troszkę nawiązując do wypowiedzi Michała Bilewicza, profesora Bilewicza, akurat przy sobie mam taką książeczkę, nie wiem na ile będzie ją widać teraz, The Rise of Victimhood Cultures, gdzie jest mowa o tym, że coraz więcej współczesnych kultur czy jednostek związanych nawet z kulturami, które my definiujemy jako większościowe, definiuje się poprzez pryzmat bycia ofiarą. Że to jest coraz popularniejszy sposób, coraz popularniejsza tożsamość. Jeżeli tak, to różne psychologiczne konsekwencje tych subiektywnych odczuć mogą być szerzej popularne w najbliższym czasie. Jeżeli tak, być może będzie to wymagało pewnego przedefiniowania, rozszerzenia naszego myślenia o mowie nienawiści. To jest oczywiście w ramach teoretycznego seminarium tutaj postawiona taki problem teoretyczny. Co z tym możemy zrobić? Bo jeżeli rzeczywiście w tym kierunku byśmy zmierzali, wówczas należałoby
poszukać jednak bardzo precyzyjnej definicji tego, co my przez tą mowę nienawiści rozumiemy, ponieważ ona będzie coraz bardziej na kursie kolizyjnym ze wspomnianą wolnością słowa, prawda? I tutaj odnosząc się może do jeszcze jednej kwestii, którą pani profesor na samym końcu swojej wypowiedzi podniosła, kiedy mówiła pani o Mahomecie, czy to był przejaw mowy nienawiści, czy nie. Tak sobie pomyślałem, że być może to nie był przejaw mowy nienawiści, tylko poczucia pewnej wyższości, prawda, które może być, nawet jeżeli to była próba wyśmiania, wyśmianie też może być próbą, może być aktem, który wpływa na w bardzo niepokojący sposób na rzeczywistość społeczną, także na dobrostan jednostek, której on dotyczy, a nie jest związany z nienawiścią. My nawet nie musimy nienawidzieć, bo nie mamy tak negatywnych postaw, my po prostu wyśmiewamy kogoś. To pokazuje, jak dużo subtelności musimy wziąć pod uwagę, chcąc zdefiniować ostatecznie nigdy nie zdefiniujemy, ale chcąc dopracować jeszcze kategorię nienawiści. Nie wiem, ile mam czasu. Uwag chaotycznych jeszcze tu kilka spisałem, ale w tym momencie myślę, że wystarczy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę profesora Laskowskiego. Bardzo dziękuję za zaproszenie i głos. Tak, no ja myślę, ja z kolei chciałbym, troszkę wychodząc od obserwacji profesora Bilewicza, oderwać się w sumie od mowy nienawiści, choć tylko pozornie oderwać. To znaczy mi się troszkę wydaje, że kiedy skupiamy uwagę tylko na tym zjawisku, zwłaszcza w kontekście jego ewentualnej penalizacji, no to ułatwiamy sobie zadanie, albo też podejmujemy taką aktywność leczenia objawowego, bez jakiegoś zastanowienia się nad głębszymi uwarunkowaniami tego problemu. No bo skoro mówimy, prawda, za definicją Rady Europy, że mamy do czynienia, że chcemy jakoś próbować formułować tę definicję mowy nienawiści, biorąc pod uwagę, że dotyka ona grup mniejszościowych i już dyskryminowanych, to mi się wydaje, że ten element już dyskryminowanych jest tutaj absolutnie kluczowy. To znaczy, że problem tkwi głębiej niż tylko w konkretnym akcie wypowiedzi. I że tak naprawdę to, co jakoś by mnie bardzo zajmowało w kontekście tego drugiego pytania, czyli nie definicyjnego, ale właśnie jakiejś reakcji na mowę nienawiści, prawda? To byłoby pytanie o to, znaczy są różne sposoby reakcji, różne sposoby przeciwstawiania się. Nie tylko ten, który zakłada pewne oddziaływanie poprzez system prawny, system kodeksowy. No i zdaje mi się, że jakieś takie dwie bardzo istotne rzeczy jakoś warto by tutaj poruszyć. Pierwsza to jest, ja powiem, zakorzenienie, ktoś inny powiedziałby pasożytowanie być może, mowy nienawiści na kulturze dominującej. To się właśnie wiąże z tą obserwacją, że te grupy już podlegają jakiemuś rodzajowi dyskryminacji czy wykluczenia, zanim jeszcze ten akt mowy się pojawi. Innymi słowy, mowa nienawiści wyostrza, czy też radykalizuje pewne przekonania, sądy, które nie tylko są szerzej obecne, ale które są no właśnie zakorzenione w pewnych strukturach myślowych kultury dominującej. Mówiąc całkiem konkretnie, prawda? No właśnie, na przykład wypowiedzi homofobiczne wiążą się jakoś tam, albo nie jakoś tam, tylko bardzo konkretnie z pewnymi przywiązaniami do narracji, no takich zbinoryzowanych narracji, podziału ról męskich i żeńskich, pewnej genderowej formy, kulturowej formy męskości, formy kobiecości i tak dalej, i tak dalej. I mi się po prostu wydaje, że
ich penalizowanie konkretnych aktów wypowiedzi, konkretnych wypowiedzeń nie rozwiązuje tego problemu. To znaczy, że droga sprzeciwu raczej winna wieść przez jakąś bardzo głęboką krytykę kultury, prowadzoną no właśnie na poziomie zupełnie innym niż poziom prawny. Ja wiem, jak to brzmi, kiedy się mówi o edukacji, prawda? I wszyscy wtedy tak zaczynają przysypiać albo mówić, no tak zawsze się mówi, że coś tam trzeba zrobić przez edukację, to się nigdy nie udaje, ale mi się trochę wydaje, że to się nie udaje, bo my myślimy o edukacji w sposób taki bardzo, no właśnie normatywizująco-nakazowy, to znaczy ja mam na przykład bardzo wiele wątpliwości wobec różnego rodzaju zajęć antydyskryminacyjnych, takich, które właśnie bardzo doraźnie reagują na pewne konkretne działania. Mi się wydaje, edukacja, jakiej ja bym marzył, to by była właśnie taka edukacja, która ostatecznie rozmontowuje, rozpracowuje, a właściwie daje narzędzia młodym ludziom, ale być może w ogóle narzędzia społeczeństwu, do tego, żeby te takie wielkie całości patriotyczne, narodowe i tak dalej rozmontowywać. Ja zawsze jakoś, prawda, to już jest banalny przykład, ale ja go jakoś jeszcze raz wypowiem, prawda, to Święto Żołnierzy Wyklętych, którego przecież nie zawdzięczamy obecnej władzy, a które jest jedną z takich okazji, jednym z takich elementów fundujących coś, co moglibyśmy nazwać osobowością faszystowską dzisiaj w Polsce, prawda? Otóż no ja widzę jakiś problem z akceptowaniem dobrego patriotyzmu, takiego dobrych różnych tradycyjnych modeli, bezrefleksyjnym akceptowaniem tego, a potępianiem tylko aktów mowy nienawiści. Wydaje mi się, że tutaj to połączenie jest niezwykle silne i ścisłe i w tym sensie wyobrażałbym sobie, no że właśnie jakaś praca, która miałaby nas uchronić przed tego typu wypowiedzeniami, musiałaby być pracą dużo głębszą, pracą po prostu na kulturze, pracą na historii również, bo bardzo bliska mi jest obserwacja poczyniona przez panią profesor, czy też przywołana przez panią profesor, że ten element stosunku do przeszłości jest jakoś fundamentalnie istotny w formowaniu pewnego typu postaw, które później mogą jakoś wiązać się ze skłonnością do wypowiedzeń, które moglibyśmy i mogłybyśmy kwalifikować jako mowę nienawiści. Więc to byłaby jakaś taka pierwsza część, która wydawałaby mi się jakoś istotna. No a druga, wynikająca w jakiś sposób z pierwszej, choć nie bardzo prosty, ale spróbuję go jakoś wypowiedzieć. No bo to takie działanie krytyczne, to znaczy to takie rozmontowywanie całości, jakichś takich właśnie całostek kulturowych. Ono w związku z tym, że ma wymiar raczej właśnie taki negatywny, nie rozwiązuje problemu, co dalej. To znaczy bardzo wiele osób czuje, że ich świat zostaje rozchwiany, czuje się z tym bardzo niepewnie. To znaczy ostatecznie czuje jakiś głęboki dyskomfort, że oto to, co wydawało się przezroczyste i naturalne, zostało jakoś zakwestionowane i zniszczone. I to mnie prowadzi do jakiejś takiej obserwacji dotyczącej statusu doświadczenia, właśnie takiego doświadczenia rzeczywistości. Znaczy znowu, kiedy my mówimy o mowie nienawiści, kiedy jakoś badamy, prawda, czy skupiamy się właśnie na języku i widzimy ten język jako, no dobrze znamy tę teorię, prawda, jako to, co mapuje, porządkuje, definiuje nasz świat, ostatecznie go wytwarza, to troszkę u tego Klemperera nawet było widać, no to jak mi się wydaje, ulegamy takiej późnomodernistycznej tendencji do tego, żeby ostatecznie odwracać się plecami do doświadczenia, do takiego materialnego doświadczenia rzeczywistości, które wydaje mi się jakoś bardzo konieczne. Ja nie mam tutaj dobrego rozwiązania, ale zdaje mi się, to znowu jakoś chyba widać w tych wszystkich badaniach, które wskazują, że dużo gorzej działają te akty mowy nienawiści w sytuacji, w której one w sposób jawny zaprzeczają doświadczeniu jednostek, do których są kierowane. A więc ta kwestia doświadczenia i wiary we własne doświadczenie, jakiegoś zaufania do doświadczenia, też możliwości wypowiadania doświadczeń, jakiejś takiej realności świata, wydaje mi się jakoś bardzo istotna. 2 lata temu
moja magistrantka przeprowadziła takie badania, z których powstała praca magisterska w Białej Podlaskiej na temat stosunku do migrantów i uchodźców. I to, co stanowiło wynik tych badań i co jakoś niezwykle mnie uderzyło i zrobiło na mnie ogromne wrażenie, a chyba też uderzyło inne osoby czytające tę pracę, bo ta praca uzyskała kilka nagród w konkursach dla prac magisterskich, to było takie spostrzeżenie przedziwnej dwutorowości myślenia, czy dwoistości wypowiedzi osób badanych. To znaczy z jednej strony te osoby miały jakiś typ własnych doświadczeń, jakiś też typ własnej refleksji o świecie zakorzenionej w tym, co przeżywają, a z drugiej strony pewne struktury narracyjne, które uzyskały, no przede wszystkim oczywiście z mediów transmitujących przekaz polityczny. Te dwie rzeczywistości były absolutnie niekompatybilne, co kompletnie nie zmieniało takiego oto stanu rzeczy, że osoby badane były w stanie wypowiadać twierdzenia wzajemnie sprzeczne, a w sytuacji, w której zdawały sobie sprawę z tej sprzeczności, niejako rezygnować z własnego doświadczenia na rzecz tej takiej formy, czy tych wypowiedzeń, które no, docierały z jakimś takim, z jakąś taką sugestią powszechnego obowiązywania, szerszej wiedzy, no, które po prostu miały jakiś mocniejszy status instytucjonalny. W tym sensie to już ostatnia uwaga. Sądziłbym, że jakieś istotne znaczenie ma również to, jeżeli już chcemy definiować tę mowę nienawiści, dla mnie przynajmniej ma jakieś znaczenie, kto ją wypowiada. Nie tylko wobec kogo, bo to chyba jakoś się żeśmy zgodziły i zgodzili z tą definicją Rady Europy, ale też skąd one płyną. To znaczy wydaje mi się, jeżeli już mielibyśmy rozmawiać w jakichś kategoriach prawnych nakazów i zakazów, no, że zdecydowanie surowiej trzeba oceniać te akty wypowiedzeń, które płyną ze strony szeroko rozumianych ośrodków władz. Prawda? Poddam to pod dyskusję, nie jestem tego pewien, ale tak mi się wydaje, że po prostu władzy wolno w tej mierze mniej. I jeśli miałbym myśleć o kategoriach jakichś takich właśnie penalizacyjnych, to tu widziałbym jakieś pole do myślenia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i proszę, proszę ostatniego komentatora. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie i za możliwość komentowania. Proszę Państwa, trzy wątki poruszyć, nawiązujące do tekstu i wypowiedzi Pani Profesor oraz do moich przedmiotów komentatorów. Halo? Troszeczkę głośniej chyba. Tak, dobrze. Dobrze. Halo? Czy Państwo mnie słyszą? Halo? Tak, super. Dobrze. Dobrze, jakiś chochlik się chyba wkradł. Drodzy Państwo, więc pozwolę sobie jeszcze raz podziękować za zaproszenie i chciałbym poruszyć trzy wątki. Pierwszy wątek odpowiadający, znaczy może nie odpowiadający, nawiązujący do pytania, którym Pani Profesor zaczęła swoją wypowiedź i zakończyła. Mianowicie tego, że w dzisiejszych czasach mamy do czynienia z powrotem pewnego szantażu intelektualnego, z którym w demokracji i kwestiach ochrony praw człowieka i praworządności spotykamy się nie od dziś, mianowicie szantażu polegającego na tym, że osobom orędującym za demokracją czy prawami człowieka mówi się, że jeśli wytyczają oni granice dopuszczalności pewnych wypowiedzi, no to ipso facto są nietolerancyjni. I to jest powrót pewnego dylematu, który, czy pewnego zarzutu, który jest oczywiście od dawna analizowany w literaturze, również filozoficznej, również prawniczej. I tym, co mnie bardzo zainteresowało w wystąpieniu pani profesor Jakubowskiej-Branickiej, jest to, że w gruncie rzeczy, jeśli spojrzymy na instrumentarium ochrony praw człowieka przyjęte po II wojnie światowej, to tam już znajdujemy na to pytanie odpowiedź. W szczególności wracając do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i do artykułu 17, który pani profesor przywołała, to jest klasyczny przykład artykułu opartego o konstrukcji, którą no, z pewnymi zastrzeżeniami można by nazwać zakazem nadużywania praw.
prawda? To znaczy, że pewne prawa uznane przez system prawny nie mogą być wykorzystywane w sposób sprzeczny z ich celami, z wartościami systemu prawnego itd. Oczywiście w przypadku praw człowieka konstrukcja nadużycia praw jest bardzo specyficzna i tu można dyskutować, jak ona się ma do cywilistycznej koncepcji nadużycia prawa, ale nie ulega wątpliwości, że artykuł 17 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wyraża pewien podstawowy przekaz, to znaczy z chwilą, w której usiłuje się wykorzystać pewne instrumenty ochrony praw człowieka dla celów sprzecznych z duchem i wartościami konwencji, w tym momencie konwencja odmawia ochrony. Ten artykuł był pomyślany od początku w nawiązaniu do wydarzeń II wojny światowej o tyle, że po tym, kiedy Europejska Konwencja Praw Człowieka weszła w życie, w wielu więzieniach europejskich wciąż siedzieli zbrodniarze nazistowscy, co do których oczywiście obawiano się, że oni będą podnosić cały zestaw argumentów prawnych lub pseudoprawnych, po to, żeby wymigać się od odpowiedzialności. Jednym z ciekawych przykładów jest na przykład skarga złożona przez Rudolfa Hessa, siedzącego w berlińskim więzieniu Spandau, do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Skarga, która z rozmaitych przyczyn nie odniosła skutku, ale niemniej jednak ten artykuł 17 był pomyślany jako wbudowane w konwencję zabezpieczenie przed tym, żeby nie powoływali się na nią ci, którzy chcieliby zastosować ochronę praw człowieka w sposób sprzeczny z wartościami i celami konwencji. I pytanie, jak to zabezpieczenie, które pochodzi sprzed 70 lat, które w swojej naturze było zaprojektowane jako odpowiedź na II wojnę światową i państwo nazistowskie, w jaki sposób te zabezpieczenia stosują się dzisiaj? To znaczy, tu już zostało zarówno przez panią profesor, jak i przez pana profesora Czecha wspomniane o tym, że mamy wzrost tej kultury wiktymizacji, prawda, czy przedstawiania się jako bycie ofiarą, co w ogóle jest aspektem pewnego szerszego problemu, mianowicie tego, jak dalece dyskurs praw człowieka wygrał. Wygrał tak bardzo, że przeciwnicy praw człowieka też używają tego języka. Niektórzy będą przedstawiać to jako przykład sukcesu języka praw człowieka, niektórzy będą nad tym serdecznie ubolewać, prawda? Tak czy inaczej, mamy do czynienia z faktem, w którym języka praw człowieka używa się do celów i wartości sprzecznych, w stosunku do tego, w jaki ten język został opracowany. W związku z tym, kiedy słyszymy współczesnych faszystów czy ekstremistów nacjonalistycznych mówiących o tym, jak oni rzeczywiście padają ofiarami naruszeń praw człowieka, mamy do czynienia z powrotem tego dylematu. I oczywiście pytanie, czy te zabezpieczenia prawne wciąż istnieją. Jeśli zobaczymy orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, to on po artykuł 17 sięga często, nawet można powiedzieć, że w ostatnich dwóch dekadach mamy do czynienia z pewnym renesansem tego artykułu i wielokrotnym jego użyciem w odniesieniu do przede wszystkim antysemitów, negacjonistów, no, całego, że tak powiem, klubu, który w ostatnich dwóch dekadach coraz szerzej w sferze publicznej się znajduje. Drugi wątek, który bym chciał poruszyć, dotyczy kwestii definicji mowy nienawiści i tego, co wspomniał pan profesor Bilewicz odnośnie tego, czy mowę nienawiści rzeczywiście powinniśmy utożsamiać z wrogim językiem kierowanym w stronę grup mniejszościowych. Oczywiście, co do zasady, pełna zgoda. Pytanie tylko, w jaki sposób rozumiemy grupy mniejszościowe i większościowe, bo coś, co w przypadku analizy wewnątrz jednego społeczeństwa może jeszcze dawać dobre rezultaty, o tyle w przypadku społeczeństwa zglobalizowanego i zinformatyzowanego nastręcza już pewnych problemów. Wspomniany już przykład Charlie Hebdo, który pokazuje nam, że najpierw mieliśmy do czynienia z pewną obrazą uczuć religijnych muzułmanów i następnie rzekomą odpowiedzią przemocową na ten czyn. Oczywiście z punktu widzenia społeczeństwa francuskiego osoby wyznające islam są wciąż mniejszościowe, prawda? Więc można powiedzieć, że ten dyskurs, który przeciwko nim został zastosowany, nosiłby charakter mowy nienawiści. Z drugiej strony, jeśli pamiętamy reakcje na karykatury Mahometa w świecie islamskim, to były to reakcje, które się przetoczyły bardzo szeroko przez wiele krajów, w których jednak większość islamska była dominująca. Więc oczywiście nasuwa się pytanie, jak powinniśmy rozumieć tutaj większość, mniejszość, czy w skali jednego społeczeństwa, czy w skali globalnej. I tutaj napotykamy na bardzo interesujące pole, bo oczywiście wkraczamy w obszar bardzo wielorakich zróżnicowań
pola rozmaitych kapitałów i rozmaitych przemocy symbolicznych. Prawda? Nie ulega wątpliwości, że na wielu polach Zachód wciąż sprawuje hegemonię, przynajmniej symboliczną, nad krajami islamskimi. Prawda? Więc pytanie, czy w pewien sposób nie powinniśmy tego uwzględniać w rozpatrywaniu tego, czym jest mowa nienawiści, prawda? Czy nagle nam się nie otwiera to gigantyczne pole, które swego czasu w socjologii rozwarł Pierre Bourdieu, pokazując, jak skomplikowane mogą być te układy, hierarchii, przemocy symbolicznych, nierówności i tak dalej. I trzeci wątek, który bym chciał dzisiaj powiedzieć, nawiązuje do... Przepraszam bardzo, znowu pan ginie. Dobrze, a czy teraz mnie słychać? Nie. Też nie. Trudno mi powiedzieć, z czego to wynika. Bardzo słabo, ja nie... Proszę Państwa, czy mogę, ja będę mówił bardzo blisko mikrofonu. Tak, chcę to przesunąć. No, cóż. O, teraz pana słyszymy. Trudno mi to wyjaśnić. Miałem wykład tuż przed tym seminarium i studenci nie zgłaszali mi żadnego problemu, więc postaram się mówić jak najszybciej, póki Państwo mnie słyszą. Widocznie dzisiaj jest taki dzień, że Zoom nie chce nas słuchać. Po prostu dzisiaj jest dzień szczególny. Proszę bardzo. Przepraszamy, ale... To ja serdecznie przepraszam. Ostatni wątek, który bym chciał poruszyć, nawiązuje do tekstu, który napisał nieodżałowany francuski filozof Jean-Luc Nancy na zaproszenie Rady Europy w 2013 roku, w którym ten tekst jest dostępny na stronie Rady Europy, on się nazywa La haine, le sens coagulé, czyli nienawiść, w sposób skrzepły sens. I ten tekst porusza bardzo wiele ciekawych wątków tego, czym jest nienawiść, czym jest mowa nienawiści. Ten tekst dąży do tego... Przepraszam że... najmocniej, ale już po prostu oddala się pan od nas, tak jakby pan tonął gdzieś. Dobrze, drodzy Państwo, trudno. Dobrze, a teraz tak? Dobrze. Tak. Dobrze, przedziwne. Przedziwne, zapewniam Państwa, że nie tonę fizycznie. Więc tylko dwa słowa o tym tekście Nancy'ego. To jest tekst, który stara się pokazać, że mowa nienawiści jest częścią pewnej ontologii sfery publicznej. To znaczy mowa nienawiści jest próbą wyłączenia przeciwnika czy wroga z samej obecności w sferze publicznej. I wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, jeśli odniesiemy je do tego, jak dzisiaj sfera publiczna wygląda i tego, o czym wspomina pani profesor Jakubowska-Branicka w swoim tekście. Mianowicie tego, że społeczeństwo na skutek globalizacji, informatyzacji dzieli się na bardzo wiele nieintersubiektywnych baniek, pomiędzy którymi nie ma porozumienia. W tym wypadku można powiedzieć, że w sferze publicznej te bańki, te grupy walczą o swoją obecność i mowa nienawiści jest próbą wyłączenia przeciwnika z pewnej widoczności w sferze publicznej, prawda? Jest próbą symbolicznego unicestwienia. Tutaj oczywiście wracamy do starego problemu, czy mowa nienawiści pociąga bezpośrednio przemoc i jaka jest odpowiedzialność za skutki mowy nienawiści. Oczywiście to jest temat rzeka, którego, broń Boże, nie możemy lekceważyć. Ale wydaje mi się, że pewna proliferacja mowy nienawiści we współczesnych społeczeństwach może się wiązać nie tyle z pewną intencjonalną próbą wytworzenia gruntu do nienawiści czy przemocy, tylko raczej pewną próbą zamanifestowania tego, że domagamy się wyłączenia przeciwnika ze sfery publicznej. I oczywiście na to nakłada się inny problem, nieprzejrzystości sfery publicznej, pewnej bazowej nieprzejrzystości świata, prawda, która wraz ze złożonością techniczną, społeczną staje się coraz bardziej widoczna. I oczywiście to ułatwia niestety pewne procesy
kreowania wrogów, procesy, w których wrogom przypisuje się sprawstwo jakichś określonych działań. I oczywiście, tak jak mogliśmy w XIX wieku obserwować narodziny nowoczesnego antysemityzmu na rozmaitych ekonomicznych podłożach, prawda, tłumaczenie kapitalizmu przez antysemitów rozmaitymi wytworami ich umysłów, tak samo we współczesnym świecie obserwujemy pewną relację pomiędzy wzrostem nieprzejrzystości sfery publicznej, a tą próbą przypisywania sprawstwa rozmaitych zdarzeń, ucieleśnienia tego sprawstwa w jakichś konkretnych grupach i symbolicznego i wyłączenia z przestrzeni publicznej. Bardzo dziękuję i bardzo jeszcze raz Państwa przepraszam za te przedziwne problemy techniczne. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim komentatorom, w tym ostatniemu z takim właśnie, pan miał liczne trudności. Pozwolę sobie tylko powiedzieć do tego, co pan pytał, że myślę, że Nancy by się, można byłoby go uzupełnić kategorią widoczności w sferze politycznej Ranciera, prawda? Bo od widoczności do stygmatyzacji. Bardzo wszystkim komentatorom dziękuję, profesorowi Bilewiczowi, profesorowi Czechowi, profesorowi Laskowskiemu, panu doktorowi, panu Tacikowi. Mamy, ale przede wszystkim pani profesorze referencje i teraz mamy czas na pytania, komentarze. Bardzo, bardzo proszę. Ktoś z Państwa się zgłasza do głosu, bardzo prosimy. Można przez po prostu włączenie mikrofonu, można przez podniesienie ręki. Nikt z Państwa się nie zgłasza. Można? Tak, bardzo prosimy. Dzień dobry, kłania się Rafał Wierzchosławski z Poznania. Ja chciałbym się tutaj upomnieć o pewnego polskiego klasyka, związanego może co najmniej pośrednio z kategorią mowy nienawiści. Myślę tutaj o wybitnym warszawskim socjologu przez lata na emigracji, czyli Jakubie Karpińskim i jego najróżniejszych analizach. To oczywiście dyskursu politycznego, on by się odbywał być może, byśmy powiedzieli dzisiaj, bardziej na płaszczyźnie makro niż analizie takich interakcji społecznych między poszczególnymi jednostkami lub na płaszczyźnie minigrup, bo była to analiza dyskursu politycznego przede wszystkim. Ale niemniej jednak sądzę, że warto nie zapominać o tym autorze i w tej perspektywie bardzo takiej, można powiedzieć, no idąc trochę, prawda, po tytule książki francuskiego politologa Raymonda Arona, prawda, Le spectateur engagé, można by tę perspektywę świętej pamięci Jakuba Karpińskiego określić. Także to tutaj jedna kwestia. I druga, jeszcze może tutaj do powiedzenia do tych dwóch ostatnich głosów, a propos właśnie bycia mniejszością, to pamiętajmy o dosyć ciekawych zjawiskach dotyczących literatury holokaustowej, gdzie znamy, prawda, osoby, książki, które były nagradzane, a potem się okazywało, że autorzy byli demaskowani jako nie mający w ogóle żadnych, bo chodziło o tutaj przeżycia bądź ukrywaniu się, bądź w obozach, prawda, koncentracyjnych, czyli to może być również, sądzę, ważna kwestia w tych analizach, że status mniejszościowy może przyciągać, i o tym tutaj paneliści wspominali, jeżeli dobrze zrozumiałem pana
Czecha, prawda, i w jakiejś mierze też pana Tacika, no, być takim pewnym wabikiem, prawda, który może zaburzać właśnie problem określenia tej przynależności w kontekście pewnego uprzywilejowania jakby mniejszości w odniesieniu do większości. Dziękuję bardzo. Ślicznie. Kto się zgłasza do głosu? Można się zgłosić. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję bardzo. Z ogromnym zainteresowaniem słuchałam zarówno referatu pani profesor, jak potem wszystkich głosów, ale miałam takie wrażenie, że podkładałam pod te takie właśnie teoretyczne, historyczne rozważania, może w sposób nieuprawniony, ale podkładałam aktualną naszą sytuację i naszą debatę publiczną zdominowaną przez właśnie problemy związane z pandemią, ze szczepieniami i relacjami właśnie z odniesieniem do tak zwanych antyszczepionkowców czy niezaszczepionych. Sobie wynotowałam w ostatnich dniach kilka określeń, jakimi są właśnie charakteryzowane osoby niezaszczepione. Oni zagrażają innym, to potencjalni mordercy, to już było dużo wcześniej. Okupują szpitale, terroryzują innych, zapychają służbę zdrowia. Są to oczywiście jednostki aspołeczne, egoiści. No a skoro szczepienie jest aktem patriotyzmu, no to absolutnie nie są też patriotami. Dopiero się to zaczyna troszkę temperować, wyciszać od paru dni, kiedy w mediach zaczęto cytować nowy numer listopadowy Lancetu, gdzie jest wręcz taka prośba, aby nie stygmatyzować niezaszczepionych i że nie jest prawdziwe twierdzenie powtarzane przez naszych czołowych ekspertów z Rady, prawda, tam przy rządowej medycznej, że to kolejne fale są coraz bardziej falami niezaszczepionych. No i ponieważ tutaj padło takie stwierdzenie, że dzisiaj społeczeństwo coraz bardziej, zwłaszcza w tych wirtualnych światach, zamyka się każde w swojej bańce, prawda, jakiś każdy świat społeczny i internetowy zamyka się w swojej bańce i one walczą ze sobą, to zastanawiam się, czy byliby Państwo skłonni zastosować również te określenia, zwłaszcza mowy nienawiści, właśnie w stosunku do osób niezaszczepionych, tak jak to się dzisiaj przedstawia w naszej debacie publicznej. No, to bardzo dziękuję. Dziękuję i widzę, że pani profesor Płatek podniosła rękę, ale nie włączyła mikrofonu. Również włączyłam mikrofon. Zapraszam. Moja przedmówczyni podniosła bardzo ciekawy wątek, który ja bym nie chciała ciągnąć, bo pierwsze trzy stwierdzenia, które wymieniła, są po prostu faktem, więc też prawdopodobnie trzeba odróżnić fakt od mowy nienawiści. Ja chciałam zwrócić uwagę na dwie rzeczy. I jeśli to było podnoszone, ja nie słyszałam, to przepraszam. Pierwszy to jest taki, że mowa jest aktem działania, czyli musimy wziąć pod uwagę to, że mówiąc, stwarzamy rzeczywistość i prowadzimy do działań. Jest to tak i można oczywiście też mówić w bardzo różny sposób, można mówić słowami, ale można mówić obrazem. To jest jedna uwaga. Druga uwaga to jest związek pomiędzy mową nienawiści i prawem karnym. Pani profesor Łętowska miała bardzo słuszną uwagę, że nie każda grupa, która jest objęta niechęcią, prawdopodobnie powinna się znaleźć w kodeksie karnym, ale kodeks karny jako last resort, jako ultima ratio i jako pomocnicze ogniwo w porządku prawnym ma za zadanie zbierać te elementy, co do których jesteśmy przekonani, że rzeczywiście takie zachowania, które zasługują na potępienie. I teraz w sytuacji, kiedy mamy katalog cech, które objęte są ochroną prawa karnego, a w tym katalogu nie znajdują się cechy, które są rozpoznane w społeczeństwie jako cechy, które prowadzą do mowy nienawiści i prowadzą do piętnowania i wykluczenia, i
te cechy nie są objęte prawem karnym, to doprowadza to do paradoksalnej sytuacji, w której stwarzamy pozór przyzwolenia na mowę nienawiści wobec grup nieobjętych, rozpoznanych i nieobjętych ochroną prawa karnego, przyzwolenia na właśnie tego typu zachowania. Ja to chciałabym Państwu podnieść, bo wydaje mi się, że mówiliśmy tu bardzo dużo o teorii, natomiast mowa nienawiści jest nie tylko socjologicznie faktem społecznym, ale jest rzeczywiście aktem, który prowadzi do bardzo konkretnych skutków. I wysiłki, jakie prowadzimy od bardzo wielu lat, żeby jeżeli dochodzimy do wniosku, że mowa nienawiści zarówno ze względu na etniczne pochodzenie, kolor skóry czy właśnie narodowość nie jest zinternalizowana, to należałoby zastanowić się, czy należy oba przepisy, czyli 256 i 257 kodeksu karnego wyeliminować z kodeksu karnego i przeprowadzić odpowiednie działania w społeczeństwie. A jeżeli nie, jeżeli się godzimy na to, żeby to zachować, to wówczas pozostawienie poza ochroną prawa karnego mowy nienawiści wobec ludzi ze względu na orientację chociażby psychoseksualną i identyfikację płciową jest wątpliwe. I oczywiście pozostawiam do dyskusji kolejne kwestie, czyli mowa nienawiści ze względu na wiek. To nam będzie bardzo szybko groziło. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, które będzie bardzo niewielka grupa młodych ludzi musiała utrzymywać, co się może przekuć na mowę nienawiści. Czy też ze względu na płeć. Jesteśmy w społeczeństwie, w którym władza bardzo wyraźnie próbuje przesuwać granice działań potępiających i odbierających prawa ludziom ze względu na płeć. W tym momencie jest to kwestia kobiet, ale no i oczywiście trzeba liczyć się z tym, że wraz z wrażliwością społeczną, ale też i dążeniem grup do identyfikacji i równouprawnienia, jak chociażby osób ze względu na posiadaną niepełnosprawność, ten katalog cech będzie się rozszerzał. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Moniko. Tak. Pani profesor Siemińska, bardzo proszę, Renato. Że mowa nienawiści jest sposobem walki z określoną grupą. Państwo tu podkreślali, że chodzi o stosunek do grup, które już są dyskryminowane i Monika w tej przed chwilą również powiększała listę tych grup, które są dyskryminowane. Ale my możemy przecież powiedzieć, że w relacjach politycznych chodzi o zdefiniowanie przeciwnika politycznego poprzez używanie języka nienawiści. Mamy to słynne powiedzenie, tu jest to wina Tuska. Chodzi tutaj o to, by pokazać, że ta grupa ludzi, która nie była dyskryminowana, wręcz była przedtem u władzy, jest grupą, którą należy zwalczać, przypisując jej szereg negatywnych cech. Czyli, że listę grup, w stosunku do których używamy języka nienawiści, można dowolnie zwiększać, kierując się powodami politycznymi. To właściwie w tyle, ponieważ na pewno ktoś chce zabrać również głos, a już się kończy nasz czas. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani profesor. Ktoś z państwa patrzy na ochotników, ochotniczki, żeby nie dyskryminować. To może ja zapytam, dobrze? A państwo myślicie. Przepraszam bardzo, pan Cieliński się zgłosił do głosu. A, bardzo dobrze. Bardzo ci proszę. Przepraszam bardzo, miałem wyłączony mikrofon. Króciutko chciałem się odnieść do wątku, który był chyba jeszcze, nie był jeszcze eksplorowany dzisiaj. Mianowicie do wątku agentów mowy nienawiści, bo tymi agentami są dzisiaj czynniki ludzkie i nieludzkie. Mam na myśli boty, tak, które rozpowszechniają informacje, które no, zazwyczaj są informacjami nienawistnymi, się wpisują w tę definicję, o której dzisiaj mówiliśmy. I chciałem po prostu
zapytać panią profesor, może także innych komentatorów, w jaki sposób problematyzować tę kwestię, to jest jedno, w jaki sposób także penalizować te działania, te zachowania czynników nieludzkich, czy mamy jakieś instrumenty, tak, które pozwalają radzić sobie z tym problemem, chyba sobie wszyscy zdajemy sprawę, że jest to problem coraz większy, tutaj wpływ na wybory, wpływ na zachowania, tak, użytkowników sieci społecznościowych, no to jest chyba coś, co w kontekście mowy nienawiści staje się coraz większym problemem społecznym. Bardzo dziękuję. Kto z Państwa jeszcze? To ja zagadam w trakcie. Ja bym zapytała o to, że w tym, co i mówiła referentka i panowie komentatorzy, zabrakło mi takiego terminu, który miał chyba już taką największą sławę już za sobą, ale ciągle funkcjonuje, mianowicie to termin stygmatyzacja. Znaczy, wydaje mi się, że jednym z takich, powiedzmy sobie, proces robienia, czynienia wroga wymaga różnych etapów przygotowania mentalno-emocjonalnego. I jednym z takich bardzo ważnych po prostu etapów, no jest budowanie bardzo różnych form stygmatyzacji. To, z czym się spotykamy teraz na co dzień, w prasie, w wypowiedziach mniej tradycyjnych, no to mamy, to mamy ten po prostu język haseł, ale z drugiej strony mamy te ukryte treści w obrazach. I chodzi mi o to, że tutaj takie pytanie, znaczy co robić, które będzie polegało penalizować czy nie penalizować, jak odróżniać te podmioty, ale przede wszystkim wydaje mi się, że obecny namysł wymaga, bez względu na to, czy się zastanawiamy tego w obszarach różnego typu wiedzy społecznej, kulturowej, psychologicznej, czy po prostu, czy mamy, no właśnie teraz nie sposób nie myśleć, nie być kontekstowym. I te konteksty się zmieniają i wydaje mi się, że to, co teraz Darek powiedział ostatnio, no to jest ta rewolucja środków ekspresji, rewolucja technologii, która po raz kolejny, jak gdyby ona w sposób rewolucyjny, a nie reformistyczny, jak gdyby zmienia naturę tych po prostu przekładów. A teraz tak, czy to co zawsze było istotne, grupa, tak? Obrażenie grupy. Ale tak, czy można, zadam pytanie, czy można obrazić sieć? Czy jeśli coś, czy można obrazić rój społeczny, czy można po prostu uczynić z tej kategorii po prostu wrogów? Oczywiście na pewnym poziomie tak. No więc właśnie mam wiele, wiele tutaj niepokojów, ale tak chyba być powinno. Czy ktoś z Państwa miałby ochotę powiedzieć, bo zagadałam w charakterze konferencjera, proszę mi wybaczyć. Słucham. Ktoś chciałby zabrać głos? Ktoś, tak. To oddajemy, proszę Państwa, w takim razie oddaję głos pani profesor Jakubowskiej-Branickiej. Bardzo proszę cię. Ostatnie słowo należy zawsze do referenta. Bardzo proszę. Tak, a potem niech sobie żyje dalej. Dziękuję bardzo. No tak, temat, jak z Państwa też wypowiedzi wynikało, jest. No właśnie, on jest i trudny, i obszerny, i najpierw tak, no do profesora Bilewicza, tak po kolei. No ja myślę, że tutaj bardzo ważne jest, żeby wyróżnić dwa niezależne od siebie porządki, dlatego że pan profesor mówił o mowie nienawiści jako o języku będącym wyrazem nienawiści. I to jest niewątpliwie jedna kategoria, kiedy ktoś nienawidzi i używa języka nienawiści. Natomiast druga zupełnie osobna kwestia to jest używanie pewnego języka bez uczucia nienawiści, tylko strategicznie
w jakimś celu, po to, żeby osiągnąć określone efekty. Czyli można powiedzieć, że możemy mówić o języku nienawiści jako o efekcie nienawiści, ale możemy też mówić o języku nienawiści jako o narzędziu do budowania nienawiści. I ja jako socjolog oczywiście o wiele bardziej interesuje mnie ten drugi obszar, czyli ten obszar, który, no właśnie, kreowania pewnej wizji rzeczywistości, która to wizja rzeczywistości właśnie zbudowana jest na takim manichejskim podziale wykluczającym z zakresu obowiązywania norm, podstawowych norm moralnych całej grupy ludzi. Zresztą myślę, że jak śledzimy dyskurs antyuchodźczy, prawda, który jest jednak bardzo silny, no to tutaj, no to tak jak profesor Laskowski powiedział o tej pracy magisterskiej, ale tutaj mamy też właśnie taką zupełnie podwójną, takie podwójne myślenie. No zauważcie Państwo, że w części tego dyskursu antyuchodźczego w ogóle się nie mówi o uchodźcach jako o ludziach. To nie są ludzie. To są zupełnie inne podmioty. Uchodźcy są zupełnie inaczej zdefiniowani. Nie w kategoriach ludzi jako podmiotów. Ja będę wracała z uporem maniaka do tego obszaru obowiązywania norm moralnych, tylko to jest już zupełne wykluczenie. Oni są jacyś tam zagrażający, prawda? A to jeszcze słynna konferencja prasowa, to jacyś zoofile, pedofile, prawda? To ja jednak nie opytuję. Ja kiedyś przeprowadzałam takie, to jest na marginesie, ale jednak na temat. Ja wiele lat temu przeprowadzałam takie wywiady z księżmi na temat aborcji i kary śmierci. Zdecydowana większość moich interlokutorów, czy wszyscy byli przeciwko aborcji, a zdecydowana większość za karą śmierci. Na pytanie dlaczego? No bo to grzesznicy. Więc tutaj ten mechanizm działa, po prostu jest to prosta konstrukcja cepa, chciałoby się powiedzieć, prawda? No jak tutaj jakiś terrorysta, pedofil, prawda, i w ogóle, no to ja jeszcze bym wróciła do tych uogólnień, jak ja Państwu opowiadałam, prawda, o tych 6 cechach mowy nienawiści wyodrębnionych, znaczy opisanych, wyróżnionych i opisanych przez profesora Głowińskiego, no to już nie chciałam czasu więcej zużywać, prawda, i nie mówiłam o przykładach, no ale proszę, jak tam są te uogólnienia. No to, czy Państwo kiedyś słyszeli zdanie, biali mężczyźni gwałcą białe kobiety? A przecież zdanie, że uchodźcy gwałcą białe kobiety jest w dyskursie bardzo często, bardzo wszechobecne, prawda? No to na tym polegają te uogólnienia. Przecież biali mężczyźni o wiele częściej gwałcą białe kobiety niż uchodźcy. No więc problem uogólnień to jest właśnie ten problem. Także język nienawiści jako efekt nienawiści, język nienawiści jako narzędzie budowania nienawiści. Tutaj przejdę do drugiego wątku. Właśnie to pan profesor, jeszcze wrócę do profesora Bilewicza za sekundkę. No właśnie, czy ja mam tutaj jakieś propozycje? No mam i o tym też za chwilę. Natomiast jeżeli przejdziemy na poziom państwa, no to ja powiem tak. Jaka jest moja refleksja? To oczywiście ona jest moja i wcale nie oczekuję, że wszyscy się... Znaczy ja myślę, że to... Znaczy moja interpretacja sytuacji jest taka. Po II wojnie światowej w efekcie wydarzeń, które miały miejsce, prawda? No było przejście do współczesnej demokracji liberalnej, odejście od zasady tyranii większości i w ogóle cała koncepcja praw człowieka. Zostały określone pewne dosyć jasne reguły jednak w międzynarodowym prawie praw człowieka. Te reguły znalazły w mniejszym lub większym stopniu przełożenie na język prawa w państwach współczesnych demokracji liberalnych. W Polsce też, no, te 3 artykuły, prawda, chociażby. Zapis artykułu 13 w Konstytucji. Natomiast problem jak zwykle leży nieco głębiej, dlatego że
No właśnie, to tak jak mówi profesor Łętowska, prawo nam mówi, co powinno być, prawda? A to co jest, to jest coś zupełnie innego. Otóż mamy problem przyzwolenia państwa na cały szereg aktów. Jaka jest moja propozycja? No, przestrzegania chociażby tych zapisów, prawa, które istnieją. W bardzo wielu państwach współczesnych demokracji liberalnych niemożliwe jest to, po prostu pytanie, czy powinny być penalizowane, czy powinny być tylko niedopuszczane do sfery publicznej. No myślę, że pierwszym krokiem jest to niedopuszczenie do sfery publicznej, na przykład wydawnictw o charakterze antysemickim. I w bardzo wielu państwach ta zasada jest ściśle przestrzegana. W Polsce chyba nie była przestrzegana nigdy. W każdym razie, odkąd ja pamiętam, prawda, to właściwie w każdej księgarni, co szczególnie widoczne w małych miastach, bo tam mniejsze księgarnie, prawda, zawsze jest jakiś taki regalik, prawda, z takimi wydawnictwami stricte antysemickimi, tam Pająka, Bubla i nie wiadomo kogo jeszcze. I nikt na to nie zwraca uwagi i nikt tego nie przestrzega. Więc już było przyzwolenie państwa na takie głoszące, prawda, wykluczające publikacje. Jest w dalszym ciągu jeszcze większe niż było. Do profesora Bilewicza. Panie profesorze, ma pan rację oczywiście. To mógł być jednorazowy wynik, który ucieszył mnie i nie tylko mnie. Ja teraz właśnie idzie po raz kolejny to pytanie. Mam nadzieję, że przez kolejne lata będziemy się udawało zdobyć te drobne fundusze, prawda, na powtarzanie tego badania. Jak opowiem, to jest zawsze przez CBOS, ponieważ nie można zmieniać firmy, która przeprowadza, no to znaczy musi być ten sam aparat metodologiczny. No zobaczymy, co wyjdzie w tym roku. Mam nadzieję, że uda mi się to pytanie razem z przyległościami, że tak powiem, powtórzyć jeszcze w 2022 roku. Do profesora Czecha, jakie ja mam tezy, jakie ja mam wnioski. No, ja myślę, że... Znaczy, no to już trochę powiedziałam. No myślę, że dobrze by było stosować się do... Znaczy powiem tak, albo państwa jako podmioty prawa w tym wypadku będą stosowały się do tych reguł, które zostały ustalone w międzynarodowym prawie praw człowieka, albo się nie będą stosowały. No ja bym bardzo życzyła sobie, prawda, żeby się stosowały, ale dlatego też opowiedziałam ten przykład z Charlie Hebdo, bo tutaj ta, zatakałam na Charlie Hebdo, bo tutaj ta granica między tym, co wolno, a czego nie wolno, właściwie za każdym razem wymaga mediacji i wymaga jakiegoś, prawda, no bo sens zależy od kontekstu, więc za każdym razem, prawda, wymaga to jakiegoś ustalenia, jakiejś mediacji. No tym niemniej jednak, prawda, orzeczenie sądu w Białymstoku, że znak swastyki to jest ten indyjski znak szczęścia, prawda, czyli w ogóle jak gdyby cofnięcie się do czasu sprzed przekodowania znaczenia tego znaku, no to jednak jest jakoś absurdalne. Tak mi się w każdym razie wydaje. Do profesora Laskowskiego edukacja. No tak, oczywiście, że edukacja. No były próby wprowadzenia do szkół w Polsce, prawda, edukacji do praw człowieka i tolerancji. Sama jestem autorką wielkiego programu i szkoły, którą prowadziłam w ramach grantu Rady Europy dla nauczycieli. No ale niestety ani Ministerstwo Edukacji, prawda, ani wyście wsparcia z żadnej strony, ale też nie ja jedna próbowałam wprowadzić taki program do szkoły. Natomiast jeśli chodzi o edukację, no to no cóż, no wzory są gotowe. No wystarczy sięgnąć po podręcznik, prawda, z tego obszaru szwedzki albo norweski. Ja znam tłumaczenia niektórych tych podręczników. No i tam jest właśnie od przedszkola, że tam jak się ma bawić Jasio z jakimś Achmedem, prawda, i Hansem, czy z dzieckiem jeszcze tam, czy z innej narodowości, prawda. To się uczy od przedszkola, no to jest właśnie to, co panowie profesorowie Laskowski i Bilewicz powiedzieli. To nie w tym, żeby, rzecz nie w tym, żeby nakazywać, tylko rzecz w tym, żeby uczyć wzorów koegzystencji po prostu na wspólnej platformie.
wszystkie wątki do pani profesor Moniki Płatek. Zaraz, momencik. Aha, do pana profesora Tadzika. Ja dziękuję, bo ja o tym nie pomyślałam. A to jest bardzo ważny wątek, że język praw człowieka jest również używany przez przeciwników praw człowieka. Ja o tym nigdy nie pomyślałam. Dziękuję za tę myśl, bo to jest jakby, to właśnie gdzieś na jednym krańcu kontinuum jest to, co powiedział że Klemperer, prawda, że język, że ten język wykluczenia jest również, był używany również przez przeciwników tego wykluczenia, a tutaj słuszna uwaga, prawda, że ten język praw człowieka jest również używany przez przeciwników praw człowieka i to jest chyba niesłychanie optymistyczne rzeczywiście. No bardzo, bardzo ważna uwaga pani profesor Płatek, no to, ale to jest zawsze problem, no bo ja nie jestem prawnikiem, to ja tak cichutko mówię o prawie, ale to jednak w tych dokumentach, dokumentach prawnych, no tak, no albo się zrobi tą całą wyliczankę, prawda? I wtedy rzeczywiście jest tak, że jeżeli jakieś znaczące kryterium nie jest uwzględnione, to jest tak, jak pani profesor powiedziała, tak jakby się dawało przyzwolenie, prawda, bo nie ma tego w kodeksie karnym, albo się napisze po prostu z uwagi na jakiekolwiek kryterium. No i wtedy to jest zbyt szerokie i właściwie niejasne, także no chyba trzeba te kolejne kryteria dyskryminujące dodawać. Co do botów i różnych innych tego typu, no tak, ale za tym wszystkim stoją ludzie, prawda? Przecież to nie jest tak, że one automatycznie generują pewne treści, prawda? To nie jest ich pomysł, tylko za tym wszystkim stoją decyzje określonych ludzi, którzy tym wszystkim sterują. Do pani profesor Kurczewskiej, no tak, oczywiście, to są takie etapy stygmatyzacji. To jest najpierw wskazanie, prawda, to jest najpierw klasyfikacja, jakby Olport powiedział, no słowo jest tym, znaczy i Klemperer, przepraszam, i Olport, to samo Bergera, Luckmana możemy wyczytać, w ogóle cała socjologia wiedzy właściwie w tym obszarze mówi, że słowo jest definicją rzeczywistości, no więc jeżeli wskażemy, zdefiniujemy, prawda, kogoś przy pomocy słowa, a później używając tej definicji zaczniemy, która nawet to słowo na początku nie musi być takie stygmatyzujące, ale jakżeż łatwo będzie uczynić z tego słowa słowo stygmatyzujące, no i później już tak, no i później już tak jak, prawda, w piramidzie Olporta, bo to tak, no przecież przypomnijmy sobie, są znakomite opracowania, na szczęście, częściowo przełożone na polski Kolowicza, Iwana Kolowicza, który opisuje całą sytuację, znaczy całą, który próbuje zrozumieć i opisać sytuację w byłej Jugosławii. I tam jest bardzo ciekawy wątek, no już powstało zupełnie nowe słowo czetnik, które na początku miało określać wąską grupę, a później raptem było używane, prawda, w stosunku na określenie wszystkich tych, którzy sprzyjają nie Serbom, prawda, no nie Serbom właśnie, czyli wszystkim tym, którzy i to słowo czetnik stało się kluczem, wytrychem do, jak czetnik, prawda, to już jest wykluczenie, już jest dyskryminacja, już jest eliminacja. No też doszło do zbrodni, sąsiedzi zabijali sąsiadów. Również tam. I to właśnie i to słowo czetnik było taką pieczątką. Warto te teksty Iwana Kolowicza przeczytać. Ja na pewno pominęłam pewne wątki. Jaka by była moja propozycja? No moja propozycja byłaby taka, żeby co ja bym zrobiła? No, to znaczy właśnie, to tak między pena, ja po prostu. Dobra, ja uważam, że
jednak ta mowa nienawiści jest w języku prawa do pewnego stopnia zdefiniowana, zarówno w międzynarodowym prawie praw człowieka, jak w prawie krajowym, jeśli o Polsce. I moja propozycja byłaby taka, żeby nie dopuszczać, żeby używając tego prawa, nie dopuszczać do przestrzeni publicznej jednak pewnych wypowiedzi. No pytanie, czy penalizować, no to już jest osobna kwestia, ale no właśnie, niedopuszczanie do przestrzeni publicznej po prostu. Brak zgody na to, żeby były wydawnictwa określonej treści, na przykład antysemickie, żeby był, no mimo, to żeby jednak egzekwowano, prawda, to, żeby w przestrzeni publicznej nie było pewnych symboli, które są kojarzone, które są przypisane w ten sposób, powiem, do nazizmu, do faszyzmu, ale to wymaga chęci i pewnego wysiłku ze strony państwa jako instytucji. Tak bym powiedziała. Taka byłaby moja propozycja. Bardzo dziękuję pani referencie. Dziękuję wszystkim komentatorom, wszystkim dyskutantom. I teraz chciałabym ostatnie zdanie powiedzieć. No, chciałabym tą mowę nienawiści zastąpić mową miłości, ale bardziej skromnie i mniej dramatycznie jest w mowie sympatii i empatii. Chciałbym państwa pożegnać i zaprosić na następne seminarium. Będzie ono wyjątkowo, bo grudzień jest miesiącem specjalnej troski. Będzie 13 grudnia i będziemy zajmować się Europą i suwerenizmem. Serdecznie wszystkich zapraszam. Do widzenia. Dziękuję raz jeszcze i raz jeszcze za Zooma, przepraszam. Coś mu się stało. Dziękuję. Tak, w ten sposób, znaczy uczłowieczyliśmy Zooma. Tak, ja. On dzisiaj miał zły dzień wyraźnie. Tak. Dziękuję wszystkim. Dziękuję bardzo. I do następnych dyskusji. Do widzenia, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.